Pan Bóg zawołał Adama i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie. Przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Widzimy jeden z pierwszych, najpoważniejszych skutków grzechu pierworodnego, zerwania więzi z Bogiem. Tym skutkiem jest bardzo zaburzony obraz Boga i bardzo zaburzony w związku z tym obraz człowieka. Adam ma zdeformowany obraz Boga, taki, że boi się Boga, że chowa się przed Nim w krzaki. Ma też zdeformowany obraz samego siebie. Jest zawstydzony, chowa się przed Bogiem i ma też niewłaściwy obraz samego siebie. Jest przekonany, że jest nagi. Wstydzi się swojej nagości, wstydzi się prawdy o sobie. Potrzebujemy sobie to uświadomić, że nasz obraz Boga i obraz samego siebie jest nie do końca prawdziwy i potrzebujemy kogoś, tym kimś jest Jezus, który pomaga nam zobaczyć prawdziwego Boga i pomaga nam też zobaczyć w prawdzie samych siebie.